Dzień dobry Państwu. Otwieram 25. sesję 6. kadencji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie. Życzę dużo zdrowia. Na wstępie witam starostę bielskiego Mariusza Filipiuka. Witam wicestarostę Janusza Skolimowskiego. Witam członków zarządu Mateusza Majewskiego, Tadeusza Łazowskiego i Radosława Sebastianiuka. Witam kolegów wiceprzewodniczących, witam Tomasza Bylinę i Daniela Dragana, któremu dziękuję za sprawne poprowadzenie 24. sesji Rady Powiatu. Dzięki. Witam koleżanki i kolegów radnych. Są jeszcze wśród nas pani Elwira Harewicz, skarbnik powiatu, którą bardzo serdecznie witamy. Pani Krystyna Beń, dyrektor zarządu dróg powiatowych. Pani Małgorzata Malczuk, dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Bardzo serdecznie witam dyrektorów, kierowników, panią radcę prawny i pracowników biura obsługi oraz informatyków. Witam wszystkich serdecznie. Witam również Radio Biper, które transmituje dzisiejsze obrady. Szanowni Państwo, na 23 radnych w sesji uczestniczy 21, w związku z tym twierdzam prawomocność naszych obrad. W otrzymanych materiałach dostaliście Państwo proponowany porządek obrad. Czy są uwagi lub pytania do porządku obrad? Proszę, starosta Mariusz Filipiuk. Szanowni Państwo, to nie do Pana starosty, bo Pan starosta właściwe ruchy wykonuje, ale gdy Państwo będziecie zabierać głos, bardzo prosimy do mikrofonu, bo nie wszystko się nagrywa i wiem, że są uwagi, że później ktoś mówił z sali, a nasza ekipa Radia Biper nie mogła tego przekazać w eter. Także jeżeli ktoś podnosi rękę, idziemy do mikrofonów. Proszę, Panie starosto. Raz. Dobrze, mamy łączność. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Powiatu proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Bialskim a Gminą Miasta Terespol, Gminą Zalesie, Gminą Terespol, Miastem Biała Podlaska, dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego zboru w Terespolu. Druk numer 185. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Czy są jeszcze propozycje do porządku obrad? Nie widzę. Przegłosujemy. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu zgodnie z drukiem 185? Zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Bialskim, a Gminą Miasta Terespol, Gminą Zalesie, Gminą Terespol, Miastem Biała Podlaska dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego zboru w Terespolu. Druk numer 185. Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Dziękuję. Za wprowadzeniem projektu uchwały zgodnie z drukiem 185 głosowało 20 radnych, jeden się wstrzymał, przeciw 0. Stwierdzam, że będziemy procedować nad projektem tej uchwały. I w związku z tym proponuję,
projekt uchwały umieścić w punkcie 4c. A, B bez zmian, C kolejny. Pozostałe punkty bez zmian. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Ewentualnie coś ktoś nie wie. Przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie po zmianach porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i przyjęcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Zamykam punkt trzeci, otwieram punkt czwarty. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach 4a. Zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2020 rok, druk numer 183. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 183? Proszę o podniesienie ręki i przyjęcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 21 radnych na 21. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4b. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2020-2026, druk numer 183. Szanowni radni, chciałbym tylko poinformować w tym punkcie, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Mateusz? Dzięki. Obecnych radnych 21 głosowało głosów za przy podjęciu uchwały 21. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4c. Zawarcia porozumienia pomiędzy powiatem bialskim a gminą miasta Terespol, gminą Zalesie, gminą Terespol, miastem Biała Podlaska dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego zboru w Terespolu. Druk numer 185. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 185? Proszę o podniesienie ręki i przyjęcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Obecnych radnych 21, głosów za 21. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt czwarty, otwieram punkt piąty. Sprawozdanie starosty z pracy zarządu w okresie pomiędzy sesjami. Proszę bardzo. Nie widzę, zamykam punkt szósty. Piąty, otwieram punkt szósty. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia. Proszę, radny Arkadiusz Maksymiak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja na wstępie może chciałbym w ramach tego, że nie byłem ostatnio obecny na sesji Rady Powiatu, uzyskać informacje, które chciałem uzyskać na poprzedniej sesji, ale myślę, że to żaden problem i teraz je również uzyskam. Mianowicie
Chciałbym dowiedzieć się, jaka kwota była wcześniej przeznaczana Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, bo wiem, że teraz przekazaliśmy kwotę chyba 80 tysięcy. Drugie pytanie, na które chciałbym uzyskać odpowiedź, to na poprzedniej sesji była informacja o przekazaniu nagrody w wysokości 4,5 tysiąca złotych na nieodpłatne, właściwie za nieodpłatne poradnictwo prawno-obywatelskie. I chciałbym tylko się dowiedzieć, bo tam nie było sprecyzowane, za jaki okres to była ta nagroda. I trzecie moje pytanie również dotyczy nagrody. Jest to nagroda roczna dla dyrektora muzeum w Romanowie, tam w wysokości około 15 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. Chciałbym się dowiedzieć, czy pozostali dyrektorzy placówek również otrzymali nagrody, w jakiej wysokości, jeśli można by było prosić o zestawienie, to byłbym wdzięczny. To dotyczyło poprzedniej sesji. Natomiast dzisiaj chciałbym się odnieść do takiej kwestii, która nurtuje mnie od wielu miesięcy. Mianowicie, Szanowni Państwo, minęło dużo czasu i pojawia się pytanie, co z hodowlą trzody w naszym powiecie. Zlikwidowano pod pretekstem ASF-u ponad 5 tysięcy gospodarstw i co dalej? Czy ktoś się nad tym zastanawia z takiego poważnego eksportera wieprzowiny jako Polska? Staliśmy się jeszcze poważniejszym importerem, ale już tu użyję brzydkiego słowa, padliny, która powinna być zutylizowana po latach leżenia w chłodniach i nie powinna w ogóle gościć na naszych półkach. Co w tym temacie ma do powiedzenia powiatowy lekarz weterynarii? Czy tylko o likwidację produkcji chodziło? Jeżeli tak, no to na czyje zlecenie to było zrobione? Czy ktoś może po wyborach coś obiecać, bo wszyscy obiecują raczej przed wyborami? Szanowni Państwo, kto hodowcom trzody w tej chwili, w tej sprawie poda pomocną dłoń hodowlaną? Nie świeżo wydrukowane pieniądze, bo co damy jeść naszym dzieciom, rodzinom, kiedy skończy się ta farba do drukowania pieniędzy? Stajemy się krajem niewydolnym żywnościowo, o tym nikt nie mówi, ale jest to fakt, który zaczyna mieć miejsce. Szanowni Państwo, mieliśmy niedawno pożywność kolejki i kłótnie pod marketami. Czy ktoś z tego wyciągnął jakieś wnioski? Nie. Dalej grillują, dopóki jest na półkach mięcho. Ale to, co było, to jest tylko preludium przed tym, co może nas czekać. I co wtedy? Skąd weźmiemy tak naprawdę jedzenie? Większość kupuje w obcych marketach. Część tylko ludzi kupuje w naszych sklepach lokalnych, polskich sklepach. I chwała tym, którzy kupują za ten lokalny patriotyzm. Bo trzeba wspierać swoich handlowców, u nich jest większość właśnie polskich produktów, polskich towarów od naszych sadowników i od naszych ogrodników. I proszę o tym pamiętać. Dzisiaj, Szanowni Państwo, rozglądając się tak wokół, mijając ludzi na ulicy, mijając czasem kogoś, nie zawsze poznajemy się nawzajem, bo większość zamaskowana z wystraszonymi oczami rozgląda się wokół i szuka, szczerze mówiąc, szuka jakiegoś takiego niewidzialnego wroga. A wróg jest, tylko my nie jesteśmy w stanie go zobaczyć. No ale oczywiście czujemy, że on jest i to wyraźnie czujemy. Bo wiecie Państwo, tym wrogiem jest wszechobecny strach, lęk i niepewność. Szanowni Państwo, oglądając publikatory medialne, nie znajdziemy dobrych, pozytywnych, budujących wiadomości. O to właśnie chodzi. Mamy się bać, bać i jeszcze raz bać. Człowiek przestraszony nie myśli racjonalnie.
Jest łatwy w manipulacji, a co robi większość społeczeństwa? No co robi? Godzinami karmi się telewizyjnymi informacjami. Ludzie dyskutują w większości o tym, co mówili w telewizji i na co nie mają wpływu. Pozostali przestali spotykać się, aby przedyskutować jakieś swoje własne, lokalne tematy, sprawy. Mają ograniczenia ilościowe, maseczkowe. Tego nie można, tamtego nie można. Jak się spotkają na koniec tygodnia po pracy, to zamiast odpocząć zaczyna się imprezowanie. Najbardziej przyjęło się one oczywiście w piątki. Zapomnieliśmy o naszej tradycji, wierze, zasadach, o tym, czego nas nauczyli nasi rodzice, dziadkowie. A później jesteśmy zdziwieni, że mamy problem ze sobą, z wychowaniem swoich dzieci. A jaki przykład daliśmy? Nawiązując do dzisiejszej sytuacji, przypomnę, że straszeni byliśmy już ebolą, ptasią grypą, chorobą wściekłych krów, afrykańskim pomorem świń. Teraz mamy koronawirusa. Mało tego, przy ASF-ie mieliśmy podziały na strefy również. Żółta, czerwona. Było coś takiego jak utylizacja zdrowych świń. Tylko dlatego, że są na tym terenie. Hodowla zamarła. Strefy i działania bioasekuracyjne nie pomogły. Teraz mamy strefy dla ludzi. Obecnie w Białej Podlaskiej jest strefa żółta. Czy jak wprowadzą czerwoną strefę, to nas także czeka jakieś radykalne posunięcie? Czy żałosne maseczki mają nas ochronić? Czy tylko mamy się bać? Jak można odmówić, słuchajcie państwo, naoczny przykład, klientowi sprzedaży chleba tylko dlatego, że nie ma maseczki. Teraz maseczki, a za jakiś czas wykluczenie z życia społecznego, bo nie dałeś się zaszczepić albo jeszcze coś podobnego. Czy tu chodzi o czyjś biznes kosztem nas, mieszkańców, nie tylko powiatu bielskiego, ale i wszystkich mieszkańców Polski? Szanowni państwo, mój wyuczony zawód to technik mechanik. I co się z tym wiąże? Otóż w mechanice i w życiu obowiązują żelazne zasady. Jeżeli mówimy o zdrowym funkcjonowaniu, no to proszę pomyśleć, od kiedy to do silnika w miejsce kolektora ssącego powietrze podłącza się tłumik wydechowy? Ile czasu ten silnik popracuje, wciągając z powrotem spaliny? To samo będzie z noszącymi maseczki. Przecież po kilku godzinach jest to wylęgarnia bakterii. Czy ktoś będzie odpowiadał za te schorzenia? Nikt nie będzie odpowiadał. Zostaną zostawieni te osoby sobie po prostu. To dopiero będzie prawdziwy wysyp chorób z powikłaniami oddechowymi. Zastanawiam się, szanowni państwo, nad tym i was również proszę o rozwagę. Mówię to też w trosce o zdrowie mieszkańców naszego powiatu. Jako radny mam prawo i obowiązek o tym mówić. Drodzy mieszkańcy naszego powiatu, odwagi. Nasz wieszcz narodowy powiedział kiedyś: lepszy Sybir, lepsze knuty niż w narodzie duch zatruty. Dzisiaj nasz narodowy duch jest przytruty. Bo wszyscy dookoła się rozglądamy z przerażeniem w oczach. A przechodząc do spraw bieżących, kieruję prośbę do zarządu jeszcze. Mianowicie, szanowni państwo, myślę, że powinniśmy sięgnąć troszkę do aspektów takich jak szkolenia, bo czegoś nam tu brakuje i dlatego proszę o organizację szkolenia dla radnych z zakresu przepisów prawa dotyczących samorządów. Chcemy być po prostu w pełni świadomi przy podejmowaniu decyzji. Zmieniające się prawo zostawiło daleko w tyle naszą wiedzę i trzeba indywidualnie pewne rzeczy nadrabiać. Proszę biuro rady o rozpoznanie możliwości po prostu organizacyjnych. Tak na marginesie również chcę wspomnieć o rzeczy, która mnie osobiście jak gdyby tak bezpośrednio dotyka, bo przejeżdżam codziennie,
A wiem, że pan starosta prowadził już rozmowy z panem wójtem. Mianowicie chodzi mi o jakieś informacje dotyczące inwestycji w postaci czy ścieżki rowerowej, czy chodnika, czy ciągu rowerowo-pieszego przy drodze powiatowej w Czosnówce, bo wszyscy się zaczynają o tym rozpisywać. Słowo Podlasia już nawet jakieś sobie zasługi przypisuje. No i dobrze. Ważne, żeby pomocnicy byli, niech ta inwestycja w końcu ma miejsce, za co będą mieszkańcy nie tylko Czosnówki, ale innych okolic również państwu bardzo wdzięczni. Szanowni państwo, mówię o tych rzeczach, one może nie są zbyt, że tak powiem, radosne, ale trzeba i o tych mniej przyjemnych sprawach również mówić. Dlatego, że uważam, że aby wygrało zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. A ja osobiście nie zamierzam być obojętny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O głos prosił radny Marek Sylma. Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, panowie starostowie, Wysoka Rado. Panie przewodniczący, właśnie na komisji ustaliliśmy, złożyliśmy i chcemy złożyć taki wniosek przegłosowany, aby na najbliższej sesji odbyła się debata na temat podsumowania tego roku w sprawach rolnictwa. Ja postaram się kompleksowo i tak dokładnie ze swojego ogródka, także poszczególnych spraw, które przekazują mi rolnicy, nawiązać, a później, żeby też się wywiązała jakaś taka między nami, nie mówię tutaj zapraszać kogokolwiek, ale żeby tu każdy z radnych mógł coś przygotować w tej kwestii, bo muszę wam powiedzieć, tu kolega radny trochę, Arek, już nawiązał, że coś jest nie tak, bo dużo się mówi w telewizji i wszędzie o tych pomocach, ale sytuacja, widzę po swojej działalności, jest wręcz dramatyczna. I samo szczęść Boże pana ministra, ciągłe powtarzane, to już naprawdę nam nie da rady. I tu trzeba poważnej dyskusji, nie wiem, może gdzieś będzie widział to, słyszał, bo sytuacja, jak wam przedstawię, i na faktach, na różnego rodzaju fakturach, i tak dalej, jest całkiem odmienna niż to, co się dzisiaj chce kreować. O tym spokoju, ciszy, no chcemy robić, wczoraj słyszałem premiera, jak chce reformować i robić reformę, natychmiast wezwał nawet kraje unijne do tego, aby robić plan gospodarczy dla Białorusi. Drodzy państwo, naszych średnich dochodów grozi nam bankructwo w tej chwili, a my chcemy plany gospodarcze robić w krajach, niech sobie robią tam, doprowadźmy porządek tutaj. Ja słyszę, dzisiaj synowie powiedzieli, znają kolegę, nie będę to mówił nazwiskami, ludzie, którzy wzięli te odszkodowania z COVID-u, zaczynają niektórzy sobie kupywać mieszkania, zamiast dawać to pracownikom i tak dalej. Drodzy państwo, a my zostawiliśmy jako rolnictwo, zostaliśmy sami sobie. Ktoś tam mówi o 70 tysiącach, tylko ja powiem wam tak prosto, znacie, przecież wielu z was prowadzi różne interesy. Nie wiem, jak dostanę to, bo prawdopodobnie się w tym zmieścimy i nasze gospodarstwo, ale jeżeli straty są rzędu 500 tysięcy, to chciałbym się was zapytać, dostanę te 70, to co mam powiedzieć? Gdzie skakać? Co mówić? Nie otrząsnęliśmy się jeszcze jako hodowcy drobiu po 2016, po kryzysie, którzy robią to, nie wiem kto to robi, to robią zakłady. Przełożyliśmy na przykład w moim gospodarstwie, z 10 lat spłaty kredytu przyłożyłem go na 15. Wczoraj negocjujemy znowu jakieś przedłużenie, drodzy państwo, ja do końca życia będę spłacał coś, co nie jest z mojej winy, tak jak to kolega powiedział, ASF i tak dalej. Przecież panie przewodniczący, panie starostowie, wyśmiewany nieraz byłem i tak dalej. Obejrzyjcie filmy w Radiu Bipar. Co mówiłem przed 5 laty o ASF-ie? Jakie były propozycje? A dziś słyszę, patrzę na tej stronie, znowu wojewoda nawołuje. Nic się nie zmieniło. Drodzy państwo, jesteśmy w katastrofie. Tak jak Arek powiedział, 11 milionów świń w tej chwili jest zarejestrowanych. Produkowaliśmy ponad 20 milionów.
piątym krajem, który eksportuje w tej chwili wieprzowinę. Te 11 to jest takie na razie wiszący bomba taka, bo praktycznie już cała produkcja przeszła, tylko została na zachodzie Polski, gdzie już jak słyszycie z zachodnich, nie wiem, tam bardzo byli mądrzy rolnicy, którzy hodowali już wtedy po 1000, po 1,5, po 2000 świń, bardzo tam zainwestowali. Na co liczyli? Dziś zadają pytanie, powtarzają to samo, co myśmy tu przyszli w Białej Podlaskiej. Myśmy to przeszli za SF-em. Dziwię się, nic nie zrobiono, drodzy Państwo. Nic, dosłownie nic, ani żadne reformy nie weszły co do myśliwych. Tyle było zapowiedzi. A pan minister w niedzielę w telewizji, naprawdę źle mi się to słucha, po prostu w telewizji mówi szczęść Boże, moi przyjaciele, rolnicy, wszystko pokazują jakieś tam no teraz stadni na koni, jednego konia sprzedali, udało się po dużych pieniądzach, już znaczy, że wszystko jest okej tam w tych zarządzaniach, co było do tej pory. No jest, przedstawię się, postaram się wam to rzetelnie powiedzieć. I drodzy Państwo, chciałbym powiedzieć, żebyśmy tę dyskusję przeprowadzili naprawdę rzetelnie, prawdziwie. Bo powiem wam taki przykład, dam tutaj naszego powiatu. Kiedy były zmiany zarządu, pamiętacie, to uczestniczyliśmy wszyscy. Przychodził nowy starosta, nowy zarząd. Czy ktoś przez te lata, które już jesteśmy, słyszał, że stawaliśmy, mówili, że za Tadeusza było to źle, czy tamto, czy wielokrotnie jeszcze były podziękowania i tak dalej. Nie wspominaliśmy, a zobaczcie, ile zrobiliście jako zarząd, tu wam chylę czoło przed tym. Ja nie chcę już ciągle słuchać, co było 8 lat temu, kto to robił, co robił. 5 lat następne, tu z Tadeuszem w tamtym tygodniu, czy tym rozmawialiśmy. Minęło 8 lat tamtych złych rządów. Jest 5 tych nowych. Ja się pytam, kto zreformował? Kto mnie określił, kim ja jestem w tej Polsce? Jako rolnik. Czy jestem gospodarstwo rodzinne, które mnie się wyklucza? W moim gospodarstwie na dzień dzisiejszy od pół roku pracuje 8 osób. Ja, 5 synów, żona i synowa. Napierdzielamy dzień i noc. Mogę wam to na kamerach nagrać, jak się jest odchowanie indyków, co to znaczy 24 na dobę, cały czas trzeba być, Arek odwiedzą mnie, to widział, spiąc przy kamerach i cały czas to obserwując. Mam 8 osób, nie jestem w żadnych pieniądzach brany pod uwagę, bo ci, co dostają zwrot, muszą mieć zatrudnionych ludzi i tak dalej. A ja się pytam, to my jesteśmy kto? Kosmici w tym gospodarstwie? Uważałem i myślałem, jest mi bardzo wstyd przed moimi dziećmi w tej chwili, bo budowałem swoje gospodarstwo z myślą o nich. I myślałem, że mój naród, moja Polska, przyjmie ich też i damy im przykład, jak wygląda gospodarstwo rodzinne. Dziś moje gospodarstwo rodzinne to ruina już. Wewnętrzna moja, mojej żony, a w tej chwili ich dzieci się zaczyna. Ze względu na to, bo kiedy to się odezwę, powiem, zawołam o jakąś prośbę, to albo szumi, albo oszukuje. Drodzy Państwo, pierwsza rzecz, jeżeli będziemy dyskutować o polskim rolnictwie, to powiem wam jedno. Ono jest totalnie zróżnicowane. Inne problemy ma Radek ze swoim dużym gospodarstwem, inne przychody, inne sytuacje. Inne mam ja jako produkujący żywiec. Inne mają problemy. Byłem, kolega był, sprzedawał ziemniaki, pojechał w krakowskie strony, opowiadał. Zdziwiony, mówi, ty wiesz co? Tam Małopolska to jest jakieś jeszcze tam 6-5 hektary. Oni po prostu są, każdy z nas, ja nie wiem do tej pory, tyle razy na tych komisjach radziłem ministrowi, że to my powiaty powinniśmy, tak jak tutaj pan starosta, panowie starostowie piękny zrobili nam na tamtej sesji przyjmowaliśmy o naszym powiecie, to my powiat powinniśmy przygotować dla ministerstwa, jak wygląda nasza struktura tu powiatu, czym my się w ogóle zajmujemy. Co z jabłkami, jak szwagier powiedział, wiśnie oddawał. Słuchajcie, cieszyć się, przecież zaraz zrobili strajk Ukraińcy mu na polu. Do tego doszło, Ukraińcy powiedzieli, że schodzą z pola, jeżeli nie zapłaci im tyle i tyle. Wy wiecie, drodzy Państwo, że przez 3 dni mu woziłem wiśnie i on nie wiedział ceny, za ile oddaje? Nikt nie mówił, nie wiedzą, jaka cena będzie. Na co czekali? Co chcieli osiągnąć przez to? Nie wiem. Później wyszła cena, jaka wyszła, tak jak on mówi. No na szczęście ten urodzaj był, bo były deszcze. Może słyszycie nieraz w telewizji też, że to każdy myśli, że te deszcze, że tak pięknie w rolnictwie. Ja powiem u siebie. W tamtym roku przy tych suszach zebrałem tonę zboża, gdzie pani w Warszawie właśnie krytykując Janów za te rządy mówi do mnie tak, ona prywatną hodowlę też prowadzi koni i podeszła i mówi, wie pan co, to już nie te czasy, jeżeli się tonę owsa zbiera z pola i można. Tak to robiono w Janowie. Ja mówię, proszę pani, ja też w tamtym roku tak zebrałem, bo to są nasze takie pola.
szósta, piąta klasa. W tym roku zebrałem 4 owsa. Ale już jęczmienia na przykład zebrałem też tylko 2 tony, bo mi wypaliło, położyło i tak. Nie było to, te deszcze nie były takim, żebyście mieli też odetchnienie. Jakoś radością, że one dały nam plony nie wiadomo jakie. W tamtym roku zebrałem tonę, w tym roku 3 średnia mi wyszła z tony. Macie państwo przed sobą co sesja cenniki i firmy, które skupują zboże. Syn poświęcił pół godziny, zadzwonił do każdej jednej firmy. Każda jedna odmówiła zakupu i że nie prowadzi skupu, więc po co podają te kłamliwe ceny, które są nieprawdziwe? Bo dziś kupuje się zboże po 40 do 50 zł maksymalnie. Ktoś powie, czy dużo, czy mało. Nie wiem, przyrównam to tylko do paszy. 1600 do 2000 zł. Z tego zboża. Dlaczego nikt się nie pokusił? Mówiłem to na komisji jeszcze 2 miesiące temu, żeby minister od lipca do października przynajmniej wstrzymał import zboża z Ukrainy. Różnymi sposobami można to zatrzymać, badaniami i tak dalej. Nikt się nie pokusił. Dzisiaj my nie mamy gdzie sprzedać nawet. Ja zboże, które muszę natychmiast sprzedać, żeby spłacić długi, od 2 tygodni jeżdżę i proszę wszędzie, żeby ktoś mi kupił po 50 zł zboże. Ludzie kochani, to jest jakieś nienormalne. Jakieś badania nam teraz wychodzą. W tamtym roku był owiec piękny, no, praktycznie za 40 zł, że spełniał ten sam owiec posiałem, który już dzisiaj nie spełnia tych norm, co w tamtym roku. Nie wiem, komu wierzyć, co wierzyć. Przedstawię wam to wszystko, jak to naprawdę wygląda. Chciałbym, żeby każdy z radnych też i żebyśmy rzetelnie, ja nie chcę tu nikogo atakować. Ja tu nie mam pretensji do tego rządu czy do innego, tylko do cholery. Ja już prosiłem, dzwoniłem do Kamysza. Powiedziałem, błagałem go, usiądźcie do stołu, naprawdę. Dosyć tych hutni, ja już nie chcę tego słuchać. W kółko składania jeden na drugiego, bo ja chcę żyć normalnie w tym kraju. Tu jak z kolego jednym mi powiedział, Marek, czy tobie nie lepiej już to wszystko sprzedać, jeżeli się dobry kupiec znajdzie? I pojechać, drodzy państwo, 8 osób, dziś przy moich chłopcach, jaki mają talent, bo widzę to przecież, jak mają po studiach, z dyplomami, pokończyli, ja ich zatrzymałem w tym dziadostwie, które teraz jest. Możemy zarobić 50 tysięcy, tak jak policzyłem. Ja bez problemu, mój sąsiad dzisiaj jako kierowca jeździ do Niemiec co 2 tygodnie, 3 tygodnie jeździ, na tydzień wraca do domu. 10 tysięcy złotych przywozi. W niemieckiej firmie jeździ. 10 tysięcy, przysięgam wam, przyniosę, bo kazałem mu, żeby to udowodnić. Więc ja bym siadł 10, moja żona pielęgniarka 3 i każdy z synów po 5. Zobaczcie, my do domu byśmy jakie pieniądze przynieśli. A moje gospodarstwo dzisiaj, robiące rocznie 10 milionów złotych obrotu, niech państwo słucha, co ja mówię, małe gospodarstwo, jest dziadostwem. Ja się muszę liczyć z tym, przepraszam, że się wam obnażam, ale tego już się nie da wytrzymać. Wychodzi na to, że całe życie będę robił na coś, co nic nie będzie warte w końcu wyjdzie. I nikt się nie chce tym zająć, tylko się udaje. I jeszcze raz mówię, dobrze jest, jak ludzie biorą dopłaty i żyją sobie z tych dopłat. W tej chwili dzierżawię 30 hektarów pola, z którego nie biorę ani jednej złotówki. To wam przysięgam i zaręczam. Biorą to moi rolnicy dobrze i będę im to robił, bo mi jest potrzebna słoma. I będę to robił. Ale też trzeba to rozwiązać. Nie może być tak i ktoś później będzie mówił, że on jest zadowolony, jemu rządzą dobrze i tak dalej. A ja, okazuje się, jak na tej mojej wiosce zostało nas 3-4, mało tego jeszcze z tymi kośmitami, że nam się chce to robić. Ja nie mówię, może być tak, że ktoś się cieszy, bo jeżeli dzisiaj, jak patrzę, niektórzy, 2 pójdzie do pracy, 10 hektary dzisiaj obrobić traktorem nie jest żaden problem. Jakoś wiąże o koniec końcem. Ta pomoc 500+ i tak dalej. To wszystko, to się wiąże. Tylko, że dla nas tych, którzy utrzymują to jeszcze skarb państwa i Polskę i te podatki. Wyobraźcie sobie, prosty wam dam przykład. Dzwoni jeden z wielkich zakładów właściciel i mówi do mnie, Marek, dobre pieniądze dostałem na ten COVID. Nie mówił sumy. Myślę, później tam jeden z kierowników powiedział, aż mi się w głowie zakręciło. I chwała mu za to. Tylko ja wam powiem jedno. Gdybym dzisiaj ogłosił, że i wszyscy by mi się posłuchali, że rolnicy kończymy z tym dziadostwem, z tą produkcją, przestajemy produkować. Ja się pytam, dla kogo oni dali te pieniądze? Ten zakład by nie funkcjonował, gdyby nie moje produkty tam poszły. Przyjeżdżają z paszy. Słuchajcie, ja jestem jak niewolnik w tej chwili. Wszyscy jadą jak te sępy i wszystkim podpisuj glejty, bankowe blankiety, zabezpieczenia. Wszyscy się chcą zabezpieczyć, a co ja mam powiedzieć? Kim ja jestem w tej gospodarce?
3 miliony jeden rzut mnie kosztuje inwestycji. Ja mam być czarodziejem i wróżko domyśleć się, za ile ja to sprzedam, tak? Pasze przyjeżdżają, chcą blankietu in blanco. Lekarze, wszyscy po kolei. Drodzy, wy wiecie, co to się w głowie nie mieści. Ale nikt nie siadł, minister nie zaproponował, że siądźmy i powiedzmy sobie szczerze. Jest ciężka sytuacja, wyjdźmy z niej wszyscy porówno. Zejdźcie z paszy, a nie mi przywozisz jeszcze podwyżkę 20 zł. Po żniwach o teraz. A światło się pytam, jak jest wolny rynek, jak ktoś mi niech tłumaczy, no to niech będzie i wolny i w tym świetle, to ja powiem tak, jak ktoś mi płaci dzisiaj 4,20, bo taka jest cena indyka, szanowni państwo, gdzie produkcja nic, dodając nic ujmując, jest 4,80 plus 40 groszy do każdego kilograma trzeba dokładać na kredyty, to jest 5,30, a ja płacę 4,20, dostaję. Drodzy państwo, nie trzeba być tutaj ekonomem, nie wiadomo, Obajtkiem z Pciwa, żeby rządzić Orlenem, bo ja bym też jeszcze może większe bym zrobił parówkę za 40, którą, jak mówiliśmy, starosta zapisał. Też poproszę o tę dokumentację, panie starosto. Kiedy mówiliśmy o kupnie Rososza i może tych parówek robienia właśnie z tych zabijanych, zdrowych świń i w tych Orlenach sprzedawać. Proszę bardzo, następna rzecz. Za złoty 51 jabłko na CPN-ie sprzedać i mówić, że to jest promocja polskiego jedno jabłko. Złoty 50, gdzie kupowało się po 30 groszy. To jest Polska? Szanowni państwo, Marek wychodzi. Z Kruzu chciałem zapytać. Kolego Marku, może mi powiesz... A może mi opowiesz, za co ja płacę dodatkowo cały czas jako w Kruzie? I składałem do ciebie pytania tyle razy. Za co ja płacę dodatkowe pieniądze w ubezpieczeniu? Za działy specjalne. I co mi to daje? Ja się ciebie pytam. Co mi daje, że ja 700 zł płacę więcej i co ja mam z tego? No dobrze, to przygotuj. No. I poczekamy i wtedy zobaczymy. Także trzeba porozmawiać o tym poważnie, bo sytuacja jest naprawdę, komu się dzieje dobrze, to dobrze, ale uważam, że średnie gospodarstwa, te, które się zajmują produkcją, wszyscy siedzą cicho, jakiś jest strach, opętanie, każdy się boi, bo przecież zaraz ktoś ma, może nie tak powie, to mu nie przyjmą. Dzisiaj ja myślę też, dyrektorzy takich zakładów ubojni czy czegokolwiek też będą niezachwyceni niektórymi rzeczami, czy paszy i tak dalej, ale o tym trzeba mówić. Ja uważam, że my jesteśmy tu od tego, jako radni, żeby o tych rzeczach, tych rolników zastraszonych, tak jak Arek mówi, wszyscy są zastraszeni. Ja tylko też proszę, już będę kończył, panie przewodniczący, może ktoś nam zrobi bilans tego, ile ludzi zmarło przez ten COVID z głodu, że zabrakło. Ja się pytam, co ludzie przestali jeść? Że dzisiaj za te produkty swoje konsumenci, którzy siedzą jak państwo dyrektorzy, kupujecie w sklepach, wy wiecie, dzisiaj kupić żyto za 40 zł, a chleb sprzedać za 5 z żyta, to jest hańba po prostu dla mnie. Co oni z nas robią? I co, będę mówić, że COVID jest winny? Banki winny COVID. Paszownie winny COVID. Wszyscy winny COVID. A ja to kim jestem w tym wszystkim? Co, nie jecie? Przestaliście jeść tego wszystkiego, co było? Kto nam wmawia takie rzeczy? Co oni chcą z nas zrobić? To są nieco żarty i na tę debatę naprawdę proszę się przygotować też kolegów, tylko konkretnie. Nie po to, tak jak kolega Marek tu wielce obrażony, który miał tak reformować. Powiem wam jedną rzecz, wyszedł teraz, jak mi powiedział, jak tylko objął kierownictwo w Białej Podlaskiej. Podchodzi do mnie w Łomazach i mówi tak, Marek, ty wiesz, co ten PSL nawyrabiał? Jak ja spojrzałem na ten budynek, to aż mi się z serce, do jakiej oni do ruiny. Chcę się go zapytać, jest już 6 lat dyrektorem, co on zrobił w tym budynku? Oprócz tego, że jestem kierownikiem, jak tak można krytykować. I nie chcę tu, koledzy radni, takiej rozmowy, że tamci rządzili 8 lat i tak było. Chcę, jeżeli będziecie przynosić swoje sprawy rolników, prawdziwej debaty takiej, jaka powinna tu być i odbyć się. O tym, co się dzieje naprawdę na polskiej wsi. I jeżeli się używa słowa szczęść Boże, ma być to prawdziwe słowa, a nie tylko pod publiczkę. Być może pojawią się głosy radości, szczęścia, bardzo proszę. Ale chciałbym też, żebyście wysłuchali tych trudnych chwil, tych trudnych spraw, bo takie są też. I żeby z tej debaty wyszedł też wniosek i żebyśmy do ministra mogli i może już teraz po tych latach może by przyjechał i coś doradził. Co dalej z produkcją świń u nas? Ta nadwyżka zboża zrobiła prostą rzecz. Kiedyś w mojej wiosce każdy hodował po 30-40. Moja wioska to jest 1000 hektarów. Średnio jak każdy zebrał po 3 tony, to jest 3000 ton zboża. Te zboże praktycznie było konsumowane przez tych rolników, bo krowy jadły, świnki i tak dalej. Teraz to wchodzi na rynek. To miesza wszystko.
Ja nie mówię, że te 50, moglibyśmy tu dyskutować, czy te 50 zł to jest dużo, czy mało, ale podług paszy wam to równam. Także panie przewodniczący, jeszcze raz proszę o to. Drugie pytanie chciałbym zadać, jak się nasze szkoły sprawdziły, bo muszę tu powiedzieć, dwóch moich synów zdało maturę i z tego się bardzo cieszę w naszych szkołach, więc znaczy, że są to szkoły dobrze zarządzane, jak takie moje chłopcy, jak patrzyłem, nie uczyli się za bardzo, a zdali maturę, to naprawdę byłem pełen podziwu, im podziękowałem. To coś jest dobrego w tych szkołach i też chciałbym wiedzieć, że jak to poszło w innych, czy jesteśmy w tej czołówce, bo no 70% zdało, wiadomo, ciężka chwila psychicznie i różnie ludzie to przechodzili i młodzież też, także o tym jeszcze, przepraszam za trochę emocji, no ale po to też jesteśmy, przecież znamy się i dlatego to ogłaszam wcześniej, żebyśmy później się dobrze zrozumieli, nie chodzi mi o to, żebyśmy najeżdżali jedni na drugich, tylko konkretne, ja postaram się i z fakturami, ze wszystkim, żebyśmy, że to nie jest jakieś bajarzenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O głos prosił radny Daniel Dragan. Proszę bardzo. Panie starosto, panie przewodniczący, Wysoka Rado, to tak, żeby po tych trochę ciężkich słowach trochę coś bardziej takiego podniosłego powiedzieć i takiego podtrzymującego na duchu, to chciałbym przypomnieć taką właśnie sytuację. Tutaj my jako przedsiębiorcy na jednej z pierwszych sesji po tej całej sytuacji epidemiologicznej tutaj bardzo apelowaliśmy o wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy i podkreślenie tego, że są w bardzo trudnym momencie, ponieważ muszą te wnioski przedsiębiorców rozpatrywać. Często bez jakiegoś wsparcia, bez jakiejś procedury. Muszę tutaj państwu powiedzieć, że teraz już po tych kilku miesiącach przedsiębiorcy jednak pochwalili Powiatowy Urząd Pracy za tą pracę, którą wtedy wykonali. I nawet jeżeli w tych pierwszych miesiącach oni byli zdenerwowani, to trzeba ich zrozumieć, ponieważ oni też walczyli o swoje przeżycie. Oni też oczekiwali konkretnej pomocy, a w mediach tylko usłyszeli zapowiedzi. Tutaj ze swojego przykładu mogę powiedzieć, że pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy bardzo dużo pracy właśnie wykonali, jeżeli pod względem merytorycznym, zaangażowania, to i to właśnie zaangażowanie było najbardziej doceniane, że na każdym kroku starali się ułatwiać pozyskiwanie tych pieniędzy, tych środków, bo to chodzi przede wszystkim o tych naszych małych przedsiębiorców. To nie są na naszym terenie duże przedsiębiorstwa, które mają wyspecjalizowane działy, wyspecjalizowanych prawników, którzy za nich to zrobią. Ci przedsiębiorcy sami musieli wykonywać tą całą pracę i dzięki właśnie wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy i ich pracowników mogli tą pomoc prędzej czy później dostać. I tutaj tutaj na te ręce nie ma dzisiaj pana dyrektora, ale właśnie na ręce pana starosty te podziękowania w imieniu przedsiębiorców pragnę złożyć i podziękować, że to była naprawdę dobrze zrobiona robota. Dzisiaj już możemy o tym powiedzieć, natomiast nie wiem, na ile to jest prawdą, bo przedsiębiorcy też o tym właśnie mówili, że ci pracownicy też nie zawsze są dobrze wynagradzani, że tutaj jest problemem, że te pieniądze, które my otrzymujemy, znaczy ja nie jestem specjalistą i to jeżeli państwo są w stanie to wyprostować, tak jak ja się do tego dowiadywałem, Powiatowy Urząd Pracy jest finansowany z dotacji, którą dostajemy z Funduszu Pracy. To jest pewnie też jakiś wskaźnik, który jest właśnie obliczany. Natomiast jeżeli się przychodzi do szczegółów, podobno ci pracownicy dostają pensję trochę większą niż minimalną, plus minus 100-200 zł. Aż trudno mi właśnie uwierzyć, że pracownicy merytoryczni, którzy muszą mieć studia, muszą mieć jakiś staż, muszą mieć jakieś doświadczenie, mogą tą pensję taką lekko powyżej minimalnej otrzymywać. Mam tutaj właśnie prośbę, żeby po prostu przedstawić informacje, jeżeli chodzi o średnie pensje na różnych stanowiskach w Powiatowym Urzędzie Pracy, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, aż mi trudno jest uwierzyć. I pytanie, ponieważ z tego co wiem i to chyba też było padane, że w związku z tą tarczą antykryzysową Powiatowy Urząd Pracy dostał też pieniądze na docenienie tych pracowników za to, że oni wykonali tą dodatkową pracę, która ona została im zlecona. Oni chyba Powiatowy Urząd Pracy mógł część tych pieniędzy przeznaczyć na dodatkowe nagrody. Mam pytanie, czy te nagrody zostały wypłacone tym pracownikom, którzy przy tych wnioskach pracowali. Dziękuję. Dziękuję. O głos prosił Marian Tomkowicz, ale ja domyślam się, że w sprawie wypowiedzi dłuższej radnego Marka Solimy, tak?
Proszę bardzo. Kolego Marku, myśmy się wszystko już dowiedzieli z twojego wystąpienia o kłopotach w rolnictwie. Nie wiem, czy zasadna będzie debata, to będzie powtórzenie. Nie chciałbym cię urazić, wierzę, że jest ciężko, ale 5 lat temu to samo słyszałem. 4 lata temu to samo słyszałem. To dlaczego się trzymasz tych indyków? Jak tak źle jest? Nie, no to tyle, przepraszam, nie, słuchajcie. Dziękuję ci za wsparcie bardzo mocno. No tak, no przecież... Ale wniosek prosty, że ty nic nie poprawiłeś. No jak... Tyle, to tyle pytanie. Przecież trzeba, jak nie ma zysku, to się szuka czego innego. Trzeba jechać na ten tir. Tak? Już pan minister radził, żeby bydło, to przytoczę ci cenę bydła później w debacie. Na bydło ci to prześlę, z czym się borykali. Dziękuję koledze radnemu. O głos prosił radny Tomasz Bylina. Panie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Szanowni Państwo, myślę, że przyjdzie czas na debatę. No, prosiłbym o mniej emocji w tym kierunku. Proszę Państwa, tak, mam 3 takie kwestie do poruszenia. Pierwsza, niedawno jak wczoraj jechałem miejscowością Nosów, to Marian Tomkowicz bardzo doskonale wie. I mam takie pytanie do pani dyrektor, do pani Krysi, ponieważ nie zdążyłem pytania zadać na naszej komisji właściwej, merytorycznej. Czy uzupełnienie na odcinku w Nosowie, już jest praktycznie wioski, a granica województwa mazowieckiego, tam były przeprowadzone uzupełnienia jakoś tam masą, tak? Czy to już zostało zakończone? I pani dyrektor, jest taka prośba, ta droga jest taka dosyć kręta, ma sporo zakrętów, a jest mocno zakrzaczona. Granica, wjeżdżamy w województwo mazowieckie do Kornicy, jest bardzo ładna droga asfaltowa, szeroka, a z drugiej strony jadąc do naszego powiatu, no jest tak troszeczkę to słabo. Także prośba, żeby przynajmniej na tym odcinku odkrzaczyć. Drugi temat, prośba do zarządu, abyście Państwo w jakiś sposób zasygnalizowali wójtom. Myślę, że wójtom może wystarczy, ewentualnie dyrektorom poszczególnych wydziałów i może panu dyrektorowi naszego muzeum w Romanowie, o co chodzi. Już od kilku ładnych lat, myślę, że my wszyscy, bo obserwujemy to praktycznie na co dzień, czy leśnicy, czy nie leśnicy, wielką inwazję motyla, śrutówka, kasztanowcowiaczka, prawda? I mam wrażenie, że no w naszym powiecie, ale to nie tylko, generalnie w całej Polsce, gdzieś mamy problem z tym szkodnikiem. Dlatego może właśnie jest taka propozycja, żeby zaapelować i w jakiś sposób odpowiednie władze typu właśnie wójt, żeby na swoim terenie rzeczywiście wziąć się raz za tego szkodnika, raz a dobrze i przeprowadzić ogólnopowiatową akcję, jeśli chodzi o na przykład spalanie tych opadłych liści, gdzie tam właśnie żeruje te larwy tego motyla, ewentualnie, co też przynosi dobre skutki, bo też widziałem na północy naszego kraju ofoliowanie ze specjalnym lepem tych kasztanowców, też bardzo dobrze to zdaje skutek. Wszyscy kochamy kasztanowce, zwłaszcza jak kwitną, prawda, w maju, bo to jest symbol matury, natomiast niestety te drzewa zaczynają nam ginąć. Kolejny temat, tutaj Marek mówił o branży swojej, ja powiem o branży swojej, o branży leśnej. Prośba, proszę Państwa, zwracam się tutaj dalej do zarządu w dalszym ciągu, aby w jakiś sposób zintensyfikować, może nie upominanie, bo to jest złe słowo, ale zachęcanie rolników, właścicieli lasów niepaństwowych do usuwania posuszu, które uschłych drzew, tak, które są zaatakowane przez tego kornika nieszczęsnego, który rozwija się także w lasach prywatnych,
a te korniki z kolei nalatują także do lasów państwowych, też oczywiście się musimy borykać z tą plagą, ale także, nie Marku, nie, ale także proszę Państwa prośba, żebyśmy no, raczej wspólnie tak, zwracali uwagę na drzewa poderwane, ze złamanymi gałęziami, suche, które bezpośrednio rosną przy drogach, no bynajmniej powiatowych, tak, ale tak samo i przy drogach gminnych, wojewódzkich, bo stanowią oczywiście bardzo duże zagrożenie. I ostatnia kwestia. No doskonale wiemy, że ten rok jest rokiem takim szczególnym dla naszego kraju. Mam na myśli no wcześniej, prawda, stulecie urodzin naszego papieża Jana Pawła II, ale także teraz jesteśmy tutaj w fazie obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej, no bez której, wygrania której no nie mielibyśmy wolnego kraju. I w związku z tym, proszę Państwa, no mam takie wrażenie, że my jako powiat za mało o tym mówimy. Gdzieś te wszystkie nasze dobre rocznice, w których moglibyśmy w jakiś sposób przekazać, czyli Jan Paweł II, tak, jego urodziny i teraz ta bitwa warszawska, są w jakiś sposób zakryte tym nieszczęsnym COVID-em, o którym Arek mówi, tak? Praktycznie mówimy tylko o tym COVID-zie, natomiast nie mówimy i nie uwypuklamy bardzo ważnych rzeczy, które są dla nas wszystkich istotne. Ktoś może lubić historię bardziej lub mniej, ale no bądźmy szczerzy, prawda, dzięki Bitwie Warszawskiej mamy wolną Polskę, a warto dodać, że największe straty żołnierze ochotnicy z Armii Ochotniczej ponieśli właśnie na naszym terenie. Bo gdyby zatrzymanie nawały bolszewickiej na początku sierpnia przez kilka dni, to być może armie, które wycofywały się, miały taki rozkaz w okolice tutaj Kocka, Puław, prawda, i dzięki temu mogły skutecznie wyprowadzić kontrofensywę, być może wtedy by nie zdążyły, tak. Także no prosiłem bardzo, czy w szkołach, czy jakieś specjalne pogadanki, apele. Naprawdę warto wrócić do tych apeli. No, to są moim zdaniem bardzo istotne rzeczy. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. W tym punkcie jeszcze... Panie przewodniczący, jeżeli można. Proszę, panie starosta. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Starałem się skrupulatnie wynotować pytania, które były kierowane. Może zacznę od kolegi radnego Maksymiuka. Kwestia przekazanych dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej, jak również kwestia nagrody dyrektora muzeum w Romanowie. Zrozumiałem, że chodzi też i o innych dyrektorów. Oraz kwestia nagrody za nieodpłatną pomoc prawną. Tutaj pan radny otrzyma informację szczegółową na piśmie w tych kwestiach. Pan radny podczas swojego wystąpienia poruszał wiele kwestii, więc może zacznę od pierwszej. Padło pytanie, co dalej z hodowlą trzody chlewnej w powiecie bialskim? No tutaj to panie radny, to pytanie nie do Rady Powiatu, ani nie do starosty. My oczywiście to pana zapytanie przekierujemy do Państwowego Inspektora Weterynarii w Białej Podlaskiej oraz do ministra rolnictwa, bo myślę, że te organy jakby będą właściwe udzielić panu w tej kwestii odpowiedzi. Poruszył pan również, panie radny, kwestię spotkań piątkowych. No, uważam, że to jest sprawa indywidualna każdego z nas i no, do tej kwestii się nie będę odnosił. Poruszał pan również kwestię noszenia maseczek. No, tu w tym przypadku również jakby pozostaje nam opieranie się na jakby opinii fachowców, lekarzy, wirusologów. Póki co
obowiązują nas stosowne przepisy i powinniśmy się do nich stosować. Także no ja bym był ostrożny z takimi apelami, które nawołują do tego, żeby no nie stosować się do przepisów, do których co jesteśmy no zobowiązani, aby ich przestrzegać. Pan radny poruszył również kwestię szkolenia dla radnych. Takowe szkolenie jest w trakcie przygotowywania. Będziecie Państwo w najbliższym czasie poinformowani. Z tego co wiem, to chyba już nawet jest jakiś termin zaplanowany na początek października, ale o tym już Biuro Rady będzie Państwa w najbliższym czasie informować. Kwestie budowy chodnika pan radny poruszał już wiele razy. Ja chciałem tylko podkreślić, że prowadzimy z panem wójtem rozmowy. Jest jakby dobra wola ze strony i pana wójta, aby tę inwestycję realizować. W chwili obecnej dyskutujemy tylko w kwestiach, jak to będzie proporcjonalnie wyglądało, finansowanie tego zadania. Tu pan radny odnosił się do kwestii jakichś artykułów prasowych w tej sprawie. Ja tylko chciałem przypomnieć panu radnemu, że to nie gazety budują drogi i chodniki, tylko dobra i zgodna wola jakby obydwu samorządów, samorządu powiatowego, bo to Rada Powiatu decyduje, wprowadzając dane zadanie do budżetu, jak również dobra wola samorządu gminnego. Także myślę, że wspólnymi siłami uda nam się to zadanie zrealizować i mieszkańcy Czosnówki będą mieli chodnik, być może nawet ze ścieżką rowerową. To chyba tyle, panie radny, co wynotowałem, jeżeli chodzi o pańskie pytania. Radny Daniel Dragan, bardzo dziękuję za te podziękowania, które skierował pan w kierunku pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Oczywiście jak najbardziej cała załoga Powiatowego Urzędu Pracy zasługuje na te podziękowania, bo jak państwo wiecie, tam w tym trudnym okresie oni również mieli przerwy w swojej pracy. Ogromna ilość zadań była przekazana do załatwiania do oddziału zamiejscowego, bo urząd dwukrotnie był na kwarantannie. Były czasami jakieś drobne opóźnienia, ale generalnie uważam, że naprawdę załoga radziła sobie świetnie. Tutaj panie radny, to prawda, że Ministerstwo Pracy przekazało określoną kwotę w związku z tą sytuacją z COVID-19 i te nagrody zostały praktycznie w całości rozdysponowane, podzielone dla pracowników. No oczywiście tutaj co do wysokości nie będę się odnosił, bo to już była jakby kompetencja dyrektora Urzędu Pracy, który dzielił te nagrody wobec pracowników. Pytał pan radny chyba jeszcze, jak dobrze pamiętam, o sprawy matur. Nie, to już kolega. A, przepraszam, to proszę państwa, jeżeli chodzi o wyniki matur, my przygotujemy państwu radnym takie zestawienie, żebyście państwo widzieli, jak to wyglądało w każdej szkole. Także na następną sesję takową informację państwu przygotujemy. Pan radny Bylina tutaj prosił, abyśmy wystąpili z apelem w sprawie tego motyla szkodnika. Oczywiście jak najbardziej skierujemy taką prośbę przez nasz Wydział Rolnictwa do wszystkich wójtów na terenie powiatu, żeby zwrócili szczegółową uwagę. I przy tej okazji również oczywiście poruszymy kwestię tego kornika ostrozębnego. My oczywiście już wcześniej z takim apelem występowaliśmy, ale na pewno nie zaszkodzi, jeżeli jakby przypomnimy, żeby w dalszym ciągu zwracać na to uwagę. No tutaj kwestia obchodów w związku z tym stuleciem Bitwy Warszawskiej. No proszę państwa, jesteśmy w bardzo trudnym okresie, bo ten COVID, o którym wszyscy tak dużo mówią, on praktycznie sparaliżował bardzo wiele różnych ważnych wydarzeń, które mogłyby się odbywać. No tak, ale tutaj chciałem powiedzieć panu radnemu, że nawet dzisiaj na zarządzie podjęliśmy
decyzję, aby zakupić bardzo ciekawe opracowanie. Nie wiem, czy pan radny zna takiego pana księdza profesora, który wydał ostatnio bardzo ciekawe opracowanie. I tutaj państwo radni też dostaniecie, każdy z państwa, takie wydanie. Oczywiście zakupimy je też do naszych szkół, do naszych bibliotek. Przyznaję się, że też takowe otrzymałem, bardzo ciekawe. Także będziemy na ten moment chociaż w tak symboliczny sposób próbować się włączać do tych przedsięwzięć, bo musicie sobie państwo zdawać sprawę, że jesteśmy też w bardzo trudnej sytuacji, bo organizacja jakiegokolwiek przedsięwzięcia, ona też wprowadza taki pewien niepokój wobec nawet nas jako organizatorów, bo sami państwo widzicie, co się dzieje. Ludzie gdzieś się spotykają, gdzieś pojawi się jakaś jedna zakażona osoba i później jest taki łańcuszek. Nie chcielibyśmy narażać przede wszystkim osób, które chciałyby uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach. My, proszę państwa, mieliśmy zaplanowany na przykład na miesiąc sierpień uruchomienie i otwarcie tego nowego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Łuskach, no ale ze względu na obecną sytuację po prostu przełożyliśmy te wydarzenia. Zobaczymy, być może wrzesień, być może październik. Będziemy monitorować, jak się sytuacja będzie dalej rozwijać. Bo tak jak powiedziałem, no najważniejsze jest bezpieczeństwo i nie chcielibyśmy nikogo narażać. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panu staroście. Jeszcze odpowiedzi chce udzielić wicestarosta Jan Skulimowski. Lub wtrącić się w dyskusję, nie wiem w jakim trybie. No. Żadnego. Też taki panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, ja powiem tak, chciałbym odpowiedzieć też na niektóre te pytania, które już padły, na niektóre wystąpienia. I tutaj pan starosta już wiele poruszył tych aspektów, ale pozwólcie, że ja je w niektórych sprawach uszczegółowię. Marku, ja naprawdę jestem pełen podziwu dla twojego zaangażowania, dla twojej pracy. Ale twoje wystąpienia czasami są bardzo emocjonalne i bardzo trudne do takiego spokojnego wysłuchania, ze względu na to, że nas też to wzrusza, denerwuje. Chcielibyśmy, żeby to miało inny jak gdyby wydźwięk, żeby ta pomoc była jak i dla ciebie również bardzo skuteczna. Jest tego typu sprawa, że ta debata, jeśli ma się odbyć, o którą apelujesz, to chciałbym, żeby to nie była debata, która będzie powszechną negacją tego wszystkiego, co się dzieje, co się stało. Chciałbym, żeby to debata była, jeśli już jest konieczna i potrzebna, pewnie jest, żeby ona była rzeczywiście merytoryczna i żeby ona proponowała rozwiązania i wskazywała. Ale niech mi za to zapłacą, tak jak Marian mówi, może ze dwie spółki, niech mi daje, rzucę. Ale Marku, i znowuż emocja. Ja bardzo bym prosił tylko tyle, żebyśmy tych emocji unikali, bo jeśli mamy coś porządnego wypracować i tą porządną debatę odbyć, to żeby ona musi być tylko i wyłącznie merytoryczna. Także tutaj do pana radnego Maksymiuka w sprawie maseczek. Myślę, że warto by było, być może, że to jest potrzebne wręcz, poprosić jakiegoś lekarza, wirusologa, którego mamy tutaj szpital zakaźny, u nas jest oddział zakaźny, może on niech przyjdzie i niech powie, czy to jest potrzebne, czy też niepotrzebne, jakie są szkodliwe czynniki tego naszego wirusa, który tam gdzieś podobno hasa, a niektórzy nie wierzą, bo to nie cegłówka, to nie lata i nie się tego nie widać. Myślę, że taki wniosek po pana wystąpieniu byłby jak gdyby celowy i wskazany, żebyśmy tutaj zaprosili i żeby on nam przedstawił, czy to jakie jest medyczne podejście do tej sprawy. Dobrze, to jeszcze może teraz tutaj panie radny Dragan bardzo piękne rzeczy powiedział, bardzo się z tego powodu cieszę, że pan to dostrzega, ale myślę, że warto by było wskazać jeszcze i tych, którzy nie tylko, którzy jak gdyby bezpośrednio uczestniczą w realizacji tego programu rządowego, bo to jest program rządowy wsparcia. Warto podziękować również i tym twórcom tego programu i tych tarcz tego wsparcia. Myślę, że realizując tą politykę, oni wykonują bardzo dobrą robotę. Bardzo dobrą robotę, ale realizują program rządowy. Też trzeba to dostrzec. Tutaj, tak jak już pan starosta słusznie zauważył, nagrody były przyznane przez ministerstwo, ale to jest gestia jak gdyby dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy. Także odpowiadając tutaj na pana Bylinę pytania,
Jest bardzo wiele działań zaplanowanych, jest dużo tych obchodów i propozycji, jak to uczcić te wydarzenia ważne, czyli mówimy o stuleciu Jana Pawła II, czy też mówimy o Bitwie Warszawskiej. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że jest po powrocie do normalnego działania szkół, jeśli mamy taką nadzieję, że tak będzie. Wiele działań będzie podjętych i będziemy o nich informować. To są bardzo duże projekty, bardzo duże plany i naprawdę będziemy na pewno godnie czcić te wydarzenia. Szanowni Państwo, kwestia matur. Tak, wyniki matur są. Są niezadowalające. Mamy szczegółową analizę, ona teraz w tej chwili trwa. My jesteśmy w trakcie z panem starostą nad tą analizą. Prowadzimy te analizy, mamy spotkania z dyrektorami, będziemy to analizować i wyciągać wnioski, a wyniki tej analizy przedstawimy na pewno państwu radnym. Bo nasze wyniki matur, żeby tak już pokrótce nie zagłębiać się, są poniżej średniej krajowej województwa. Dziękuję państwu i ja jeszcze raz poproszę o to, żebyśmy obradowali w sposób bardzo merytoryczny i jeszcze raz proszę o to, żebyśmy nie włączali takich emocji, które są tylko negatywne. Dziękuję. Dziękuję. Do udzielenia odpowiedzi na jedno z pytań zapraszam panią dyrektor Krystynę Beń. Ja króciutko. Panie przewodniczący, panowie starostowie, szanowni państwo, ja tylko do odpowiedzi dla pana wiceprzewodniczącego odnośnie remontu tej drogi. Tam nie ma na pewno takich ubytków, które by zagrażały bezpieczeństwu. Nawierzchnia jest w jakim stanie takim jest, wymaga. My remontami tego nie wyremontujemy tak, jakby to no, potrzeba było zrobić. Tam musi być albo przebudowa drogi, albo przynajmniej taki remont, gdzie by trzeba położyć nawierzchnię, bo nie wiem, czy tam by się dało nawet i z powierzchniowym utrwaleniem wejść. Po prostu to są już większe koszty. Odnośnie wycinki zakrzaczeń na tym odcinku, no tak akurat się składa, że to przebiega przez teren nadleśnictwa. Tak jak wiem, to chyba nadleśnictwa Biała Podlaska. My pas drogowy mamy bardzo wąski tam i może by się warto było razem dogadać. Tak jak żeśmy robili już tu razem z nadleśnictwem Chotyłów, fajny efekt pracy. Także naprawdę tam jest tak wąski pas, że samo nasze wycięcie to nic nie da. Tam byśmy musieli razem wspólnie, myślę, że gdzieś tam w późniejszym okresie, bo teraz jeszcze robimy remonty na niektórych odcinkach dróg, wykaszamy pobocza. Można by było coś może zrobić w tym temacie. A co do tego, że w Nosowie dalej za Nosowem Wólka Nosowska jest fajna droga, to ja powiem w Rogożnicy w Zawadkach jest fajna droga, a u nich w Waśkowulce jest niefajna. Dziękuję. Dziękuję. Daniel, tak? Proszę. Tak, tutaj pan starosta bardzo słusznie zwrócił uwagę, że te podziękowanie trzeba uzupełnić, bo tutaj tak, trzeba faktycznie podziękować, ale to trzeba pójść jeszcze trochę stopień dalej, bo rządzący oni nie mają swoich pieniędzy, tylko oni wydają pieniądze z naszych podatków. To są właśnie pieniądze z takich właśnie podatników, jak właśnie tutaj Marek mówił wcześniej, że on te podatki wpłaca do budżetu, wpłacamy my przedsiębiorcy, wpłacamy my jak kupujemy, bo rządzący oni ostatnio pokazali, że oni sobie podziękować sobie bardzo szybko potrafią, tylko niestety bardzo po cichu podziękować. Dziękuję. Dziękuję. No to właśnie dobrze, żeby brzmiało. Proszę, pani dyrektor. Panie starosto, panie przewodniczący, szanowni państwo. Chciałabym się podzielić taką radością z tego, co udało nam się na przestrzeni kilku tygodni osiągnąć, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, o wsparcie
wielu naszych placówek. Wczoraj panowie starostowie podpisali z panią skarbnik umowę na realizację zadania grantowego dla pieczy zastępczej, gdzie będziemy mogli sfinansować sprzęt typu laptopy dla dzieci z pieczy zastępczej, jak również doposażyć miejsca ewentualnej izolacji oraz środki indywidualne, ochrony indywidualnej. Dzisiaj również została podpisana umowa na taką kwotę, którą przeznaczymy na domy pomocy społecznej, na nasze trzy domy, dom pomocy w Kozuli, w Konstantynowie i w Kostomłotach. I te pieniądze będą przeznaczone również na wyposażenie w niezbędny sprzęt, jak również doposażenie też ewentualnych miejsc izolacji oraz na dodatkowe nagrody specjalne pracownikom, szczególnie pracującym bezpośrednio przy mieszkańcu. Tutaj, korzystając, że jestem przy głosie, to naprawdę chylę czoła przed dyrektorami, przed domów pomocy, przed pracownikami, którzy wykonali wspaniałą robotę. Jesteśmy powiatem, gdzie w domach pomocy nie było ani jednego póki co zakażenia. Także to jest bardzo budujące i naprawdę cieszę się bardzo, że jesteśmy tą grupą ludzi, która się wspiera, gdzie opracowujemy wspólnie procedury, które mają ułatwić pracę i mają zapewnić bezpieczeństwo i pracującym, i mieszkającym. I chciałam powiedzieć, że jeszcze przystąpimy do jednego projektu. Jest to już realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. On będzie dotyczył zabezpieczenia pielęgniarek w niezbędne środki oraz też dodatkowe wynagrodzenia pielęgniarkom. Ale ten projekt dopiero będziemy przygotowywać do 20 września, jak dobrze pamiętam. Także dziękuję. Wnioskodawcą tych projektów obu był powiat, także dziękuję serdecznie. Dziękuję pani dyrektor, gratulujemy. Wpłynął pisemny wniosek radnego Rady Powiatu Pawła Litwiniuka o podjęcie działań zmierzających do budowy windy w budynku SPZO w Międzyrzecu Podlaskim. Wniosek skieruję do zarządu, to tylko na moje ręce. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Nie widzę. Szanowni państwo, zanim jeszcze zakończę, takie małe ogłoszenie, że po sesji proszę wszystkich o pozostanie, ponieważ zostanie jeszcze przeprowadzone krótkie szkolenie z programu obsługi wideokonferencji. Zamykam punkt 6, otwieram punkt 7. Zamknięcie obrad, zamykam 25. sesję Rady Powiatu. Dziękuję bardzo.